Błaszczyk Arkadiusz, Sztygar, oddział G2. Koparka SCH RS 4600 razy 30 o numerze K43, która właśnie przejeżdża z pola Bełchatów na pole Szczerców. Koparka, która pozwoliła udostępnić najniższe poziomy eksploatacyjne w polu Bełchatów, zakończyła 27 czerwca eksploatację w polu Bełchatów i udaje się na pole Szczerców. Wszystkie mają tą samą historię, około 40 lat eksploatacji, cały czas pracują, cały czas są remontowane, cały czas wyglądają tak pięknie, jak widać za mną. To jest koparka typowo nadkładowa. Ona przyjechała do Bełchatowa w pewnym momencie, żeby właśnie wspomóc udostępnianie tych najniższych węglowych poziomów w polu Bełchatów. Została zmodernizowana, teraz wraca na pole Szczerców. Będzie przychodziła długi remont, żeby wrócić z powrotem do swoich zadań, czyli do urabiania nadkładu, bo taki to jest typ i przeznaczenie maszyny. Po remoncie się zmieni przeznaczenie, wróci do swojego normalnego trybu przeznaczenia, bo to była koparka typowo nadkładowa. Przyjechała na Bełchatów, musiała być przezbrojona do pracy w węglu, a teraz z powrotem będziemy ją przezbrajali do pracy w nadkładzie. Modernizacja będzie polegała przede wszystkim na tym, żeby zmodernizować całe koło czerpakowe, ponieważ jak widzicie Państwo, koło czerpakowe posiada 11 pełnych czerpaków i tak jak my to mówimy, 11 półczerpaków. Te półczerpaki służyły do tej pory do kruszenia węgla tylko i wyłącznie, nie do urabiania. Je trzeba teraz zdemontować, całe koło na nowo przerobić, żeby pozostałe 11 wiader mogło być założone współmiernie dookoła, a de facto będziemy docelowo zakładali 16 wiader na kole czerpakowym. Planujemy to zazwyczaj z takim, okres planistyczny jest dużo dłuższy, aniżeli 2 tygodnie, tak jak dokumenty tego wymagają, bo żeby zatrzymać taką drogę do ruchu, wyłączyć ją z eksploatacji, musimy 2 tygodnie wcześniej przedłożyć w odpowiednich urzędach dokumenty. Natomiast samo logistyczne zaplanowanie, przekładka zasilania, jak widzicie Państwo, koparka jest zasilana prądem, żeby mogła wyjechać z tych dolnych poziomów eksploatacyjnych, no to jest, powiedzmy sobie, te 3-4 tygodnie wcześniej musi być to wszystko poukładane, to jak klocki Lego. Wszystko mamy porozkładane, w momencie kiedy przystępujemy do transportu, składamy to w całość, no i jedziemy. Ma do ujechania jeszcze około kilometra ta koparka, tam będzie szykowana do remontu głównego i tam będzie przygotowywana, czyszczona, myta i rozbierana. 40 metrów wysokości, prawie 160-154 metry rozciągu, mówimy od podawarki do koła czerpakowego. Waga? Waga, w granicach ponad 8 tysięcy ton.